Pokój dobro. Z wielką radością i z wielkim smutkiem ogłaszam, że ogłaszam wynik losowania siódmego pytania w naszym konkursie biblijnym z racji 15 tygodnia biblijnego, który tak naprawdę się skończył wczoraj, bo dzisiaj mamy czwartą niedzielę Wielkiej Nocy czyli niedzielę dobrego pasterza, niedzielę powołaniową. No! Ale oczywiście, tak jak to bywało przez wszystkie dni tego tygodnia, na następny dzień przenosiliśmy rozwiązania, abyście mieli więcej troszkę czasu. No to pytanie numer 7 było najbardziej podchwytliwe i zdradzieckie, ponieważ w Piśmie Świętym nie mamy w żadnym miejscu informacji, ani w Ewangeliach, ani u Świętego Piotra, na jakiej to górze. Dokonało się przemienienia Pana Jezusa. Jedynymi określeniami, jakie znamy, to są określenia niegeograficzne, no takie powiedzmy półgeograficzne, bo nazwana jest ta góra górą wysoką, a u Piotra Górą Świętą, natomiast nazwy jej nie mamy. Czy jest to góra tabor, jak to przyjmujemy od II wieku? Czyli już wynika to z tradycji, chociaż geograficznie jest to troszeczkę trudno uzasadnić, że powinna być to Góra Tabor. Czy jest to Góra Hermon, która by bardziej pasowała, ale też z innych powodów być może nie. Choćby stąd, że kiedy zeszli na dół byli tam już Żydzi, faryzeusze. Góra Hermon no, nie jest w takim miejscu, gdzie oni mogliby być, więc są przynajmniej ze cztery góry, które moglibyśmy wziąć pod uwagę. Ale każda z nich ma swoje plusy i minusy, więc to jest w ogóle bardzo ciekawa, byłaby to dyskusja czy um, jakaś opowieść o tych czterech górach. Tak czy siak, um, odpowiedzią poprawną no, nie jest góra Tabor. Oczywiście wiemy o co chodzi, że jest to ta właśnie góra, natomiast no, trzymamy się tutaj tego, co wyraźnie mówi nam albo nie mówi, jak w tym przypadku pismo święte. No, więc to było takie pytanie trudniejsze z tej racji tylko. No i w takim razie, kto wygrał? Wygrał dzisiaj w naszym konkursie, albo inaczej, wygrali. Proszę zauważyć, że nie mówię wygrały, tylko wygrali. Co może znaczyć, że są pani i pan oraz pan i pan. No, ale żeby było tak porówno, to dzisiaj mamy i niewiastę, i dżentelmena. A więc pierwszą książkę. Którą ufundowała, przypomnę, wydawnictwo w drodze, to są kolejne tomy katolickiego komentarza do Pisma Świętego, a więc jedną z tych książek wylosowała Elżbieta Szy z Kaznów Kolonii. Druga nagroda, druga książka po frunie do Torunia i otrzyma ją Kamil H., a więc Kamil z Torunia i Elżbieta Kaznów Kolonia. Bardzo Wam serdecznie gratulujemy, życzymy super lektury i cudownego odkrywania. Pięknych rzeczy w Piśmie Świętym. Dzięki tym naprawdę dobrym, świetnym komentarzom biblijnym, które wydało wydawnictwo w drodze, któremu serdecznie dziękujemy za tę serię, którą już właśnie niniejszym zakończyliśmy rozdawać, ale także za serię, którą rozdamy jutro. Znaczy właściwie w całości rozdamy, a nie pojedynczo tak jak do tej pory. A więc jutro wieczorem ogłoszenie wyników całości, czyli kto Otrzyma serię katolickiego komentarza biblijnego w naszym tegorocznym konkursie. Jutro także połączymy się z ojcem Tomkiem, który pytania przygotował i Wam je przedstawił. Dwa słowa z nim zamienię i zobaczymy, co tam nam Tomek ogłosi. Jeszcze jedna informacja. Potwierdzam, że we wtorek wieczorem około 19:30 lub 20:00. Będzie uwielbienie z modlitwą o uwolnienie. Kto nie wie, to jest taka modlitwa na żywo na YouTubie, którą prowadzę. Przed najświętszym sakramentem jesteśmy wszyscy no i uwielbiamy Pana Boga. Dziękujemy Mu i prosimy też o łaski. Przede wszystkim takie, które. Dotyczą naszych słabości rozmaitych, czy fizycznych, czy psychicznych, czy duchowych, czy jakichś trudnych sytuacji w naszym życiu ogólnie, więc prosimy o uwolnienie nas, o uzdrowienie. To jest tak, około 45 minut do godziny takiej modlitwy uwielbienia z piosenkami, których teksty też będziecie mieli na ekranie, więc można będzie się śmiało dołączyć. To w najbliższy wtorek wieczorem. Natomiast w tygodniu, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale podejrzewam, że w okolicach piątku prawdopodobnie dopiero, kolejne daje słowo przygotowanie. To będzie mm, daje słowo przygotowanie na piątą niedzielę Wielkiego Postu. Wie... Co ja mam z tym Wielkim Postem? Jeszcze nie wyszedłem z Wielkiego Postu w ogóle. Halo, Pan Jezus już stał. O, naprawdę? To nie słyszałem. No to już teraz wiesz. Dobrze, więc to jest piąt. Niedziela Wielkanocy, a i, znaczy, a w sensie to jest ten rok, a prawda, bi yy, liturgiczny, yy, i w związku z tym przygotowuję sobie to wszystko. I to jest dramat totalny, ponieważ, no, tyle czasu, ile uda mi się złapać w ciągu dnia, poświęcam na to. W, niestety nie mam tylko na to czasu, ale utknąłem na praktycznie początku pierwszego czytania, to jest szósty rozdział Dziejów Apostolskich, tam się tak fantastyczne rzeczy dzieją, tak interesujące, że po prostu jestem przestraszony, co tam będzie dalej. No, no dobra, nie będę Wam mówił, bo już zdradzę, ale, ale jest masa naprawdę rzeczy fascynujących, bardzo ciekawych. Spróbuję to oczywiście złożyć w całość, żebyście nie musieli słuchać pięć godzin o jakiejś rzeczy, tylko już no tak jak zwykle staram się to robić, wyciągać esencję no ale to wszystko jest, zajmuje czas, więc prawdopodobnie nie wcześniej niż w czwartek, piątek, może nawet i w sobotę, daje słowo przygotowanie się pojawi, ale myślę, że nie szkodzi, bo nie jest to tylko ym, to jest główny zamysł, ale nie jest to tylko przygotowanie do liturgii słowa danej niedzieli, ale w ogóle pewna. Okazja do tego, żeby pogłębić troszkę wiedzy na temat ogólnie Pisma Świętego i też bardzo już konkretnych fragmentów, czy wynikających stąd jakichś zwyczajów, zawiłości językowych, historycznych, itd. itd. A tam trochę tego będzie, bo dzieje apostolskie, opisując czasy pierwszego kościoła, no, siłą rzeczy zmuszają nas do odkrywania co nieco tego, co dotyczy. Czasów Pana Jezusa, w sensie zarówno właśnie rodzącego się kościoła, jak i też zwyczajów żydowskich. I o tym będzie w, tej, w tym naszym spotkaniu mowa. No i to chyba tyle w takim razie. Zatem do zobaczenia jutro wieczorem. Będzie to ogłoszenie wyników całego naszego tegorocznego konkursu biblijnego z racji 15. tygodnia. Biblijnego, właśnie. I jeszcze raz serdecznie dziękuję ojcu Tomkowi, dziękuję wydawnictwu w drodze za ufundowanie nagród. I jeszcze chyba dzisiaj możecie złapać 40% obniżki na ten cały, właśnie, całą serię biblijnych komentarzy. Katolickich do Pisma Świętego, więc pędźcie szybko i zerknijcie, czy ta obniżka jeszcze działa. Jeśli ktoś nie kupił, jeśli ktoś nie wygrał w tym tygodniu, chyba że poczekacie jeszcze do jutra, ale jutro to może być futro, więc lepiej sprawdzić, do kiedy jest ta cudowna 40% obniżka. Dziękuję za uwagę, pokój i dobro.